Witam was serdecznie. Okej, w tym odcinku zrobimy ukryty odłam, misja poboczna. Już w jakimś odcinku, chyba dwa wcześniej, tutaj dotarłem, ale muszę jeszcze raz te maszyny wszystkich zabić. Tam jest jedna. To jest jeszcze jedna. Teraz damy ciebie. I damy teraz. Bob. Nie ma tego. Ratuj się. Gin! Ja pierdzielę, nie chcę ginąć! Ginął. Wow. Ulala. Ulala. W ogóle ciebie chciałem, ale mi zawsze potem padł. Okej, mamy. Naga. Kurde, jeszcze jeden. Ile was jeszcze jest? Powiedzcie mi, ile was jest? Bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa dupne, dwa kangurusy. Odrywaj!
Jezus, Mariam, Matka, Magdalena, wszystkich naraz. Niedługo będzie mi potrzebne. Ulala. Ulala. Ja ich zabiłem. Nie tutaj. Nie jest takie łatwe, jak się myślało, szczerze mówiąc. Mogę to otworzyć, mam to gdzieś. Gdzie ja ich załatwiłem? Nawet już nie pamiętam, gdzie ich załatwiłem. Tutaj leży ktoś. Ja ostatnio chyba wszystkich nie załatwiłem, albo i załatwiłem. Popisało też, pomóż tym. Idziemy na dół. Proszę. Dobra. Mamy. Wszystko gra? Przeżyję. Ale co robi cudzoziemka tak daleko od domu? Jestem Ayla. Spotkałam twoje plemię w osadzie. Szukam ekspedycji Enkiego. Rozumiem. Jestem Rokomo. Wróżbita Enki był moim szefem. Mieliśmy kłopoty z maszynami na wysepce na zachodzie. Musiałem wyciągnąć stamtąd Enkiego. Niestety nie zaszliśmy daleko. Jakiś dziwny wir rzucił naszą łódź na przybrzeżne ruiny. Ledwo dotarłem do tej wyspy. A potem wpadliśmy na te cholerne maszyny. Enki zobaczył je pierwszy. Osłonił mnie przed ciosem. Niedługo potem zmarł. Od ran. Skoro Enki odszedł, powinnam zwrócić jego fokus. To niemożliwe. Przepadł wśród fal. Ale skoro tu jesteś, może jest nadzieja dla moich towarzyszy. Zostawiłem ich na wyspie. Proszę, musisz im pomóc. Dobrze, zrobię co się da. No a co z tobą? Nie mogę cię zostawić. Nie przejmuj się mną. Skleciłem sobie tratwę. Skoro zagrożenia nie ma, sam zdołam wrócić do osady. Dobra. Uważaj na siebie. No dobrze. Udam się na drugą wyspę. Sprawdzę, czy ktoś ocalał. A jeśli fokus Enkiego za tym obłodzi, to mogę go wyciągnąć. Trzeba znaleźć Wiro, którą wspomniał Rokomo. Poszukaj pozostałych ocalałych.
to mamy jeszcze iść do miejsca rozbicia łodzi Enkiego. O, nie za zburzony mój. Pewnie tutaj zatonęła łódź Rokowa. Być może znajdę fokus Enkiego pod wodą. Ale on chyba robił. Poszukaj fokusa. Mamy. Dalej, płyń, płyń, płyń. Dobra, jest tam. Ale ta walka była denerwująca. Zbliżam się do wysepki, o której wspomniał Rokomo. Maszyny. Zanim się rozejrzę, muszę się odpocząć. Na ziemię! Strzela, Eloy! Wytworzymy sobie trochę. Jak ja mogę kurwa tego uciec? Nie chcę ciebie! Ciebie chciałem! Gdzie jestem? Nie wiem, nic nie widzę. Oh.
Jaką broń mam tutaj użyć? Ale stawaj, kurde! Mamy. Dacie mi coś zrobić, czy nie? Ulala. I cia. Mamy, wow. Muszę się przyjrzeć tym planem. Dobrze, okolica czysta. Dobrze, kurde ptaki. Wszystko bierzemy. Wszystko. Musimy wywary potem wykupić. Żołnierze Kłan. To musi być wyprawa Ankiego. Lepiej się temu przyjrzę. Dobra. Zwłoki. Zabici przez maszyny. Jest wiadomość. Uważali, że Rokomo coś kombinuje. Lepiej ustalę, co tu się właściwie stało. Fokus mi pomoże. Mhm. Zwłoki.
te wybierzemy. Żebym to później nie zapomniał. Proszę. Dobrze jednak, że tam spadłem. Materiały. Na tratwę? Może Gwen próbowali opuścić wyspę po tym, jak Rokomu zabrał łódź? Mhm. Sześć posłań. Ale tylko trzy ciała. Enki i Rokomo odpłynęli łodzią. Gdzie jest ten szósty żołnierz? Gwen przez jakiś czas odpierali atak maszyn. Ale sądząc po liczbie posłań, ktoś musiał uciec. A więc Gwen tutaj budowali tratwę, ale zaatakowały ich maszyny. Enki i Rokomo uciekli wcześniej, ale... jedna osoba się wymknęła. Poszukam śladów. Może dowiem się, dokąd poszła. Okej, szukaj śladów. Tam. Ślady. Może więcej niż jednej osoby. Dobra. Wiadomo, to jest jedyna możliwa droga na dół. Została zadźgana. Rokomu nie powiedział prawdy na temat tych wydarzeń. Jego ślady prowadzą dalej. Tu. Co kończy się na wodą? Ktoś kogoś ściągnął. Jakaś łódź stąd odpłynęła. Czyli Rokomu zabił te Quen i zabrał Enkiego. Resztę zostawił na śmierć. Nie ma dla niego usprawiedliwienia. Ale najpierw powinnam znaleźć list przewozowy, którego szukał Enki. Na początek sprawdzę ruiny. Może ta wieża? Może ta wieża. Musiałem się kichnąć. Śmigamy do góry. Mam list? Jest.
mnóstwo danych, ale może doprowadzi do kolejnych fokusów w ojczyźnie Quan. Nie ma usprawiedliwienia dla Rokomo. Mówił, że chce wrócić łodzią. Złapie go przy rozbitkowie. Gdzie on jest? A, przy rozbitkowie, ta. Tu. No to. To nie chciałem wziąć. Teraz wszystko pisze tutaj. Lecenie wyżej. Lądowanie, wykonanie beczki. Hamowanie, zsiadanie. Lecimy i no co? Porozmawiamy z Rokomo. Niech on się wytłumaczy. Tak mnie okłamać. Niedobrze. Rokomo powinien tu być. Musi wyjaśnić kilka spraw. Oto i on. Siema, panie. Aloy. Widzę, że mnie dogoniłaś. Kłamiesz, Rokomo. Byłam na wysepce. Tam, gdzie zostawiłeś towarzyszy. Trzech zabiły maszyny, ale czwartego... Zabiłeś ich. Potem odciągnąłeś Enkiego. A zatem odkryłaś prawdę. Po rozbiciu obozu zobaczyłem, jak Enki wymyka się z innym żołnierzem. Śledziłem ich. Podsłuchałem, jak mówili o liście przewozowym. Wtedy sojuszniczka Enkiego mnie dostrzegła i zaatakowała. Nie pozostawiła mi wyboru. Miałeś szpiegować Enkiego. Miałem rozkaz słuchać oficera Renga podczas tej wyprawy. A Reng podejrzewał, że Enki coś knuje. I z tego powodu wszyscy prócz ciebie nie żyją. Ale i tak czegoś nie rozumiem. Po co prosiłeś, bym ich ratowała, skoro wiedziałeś, że mogę odkryć prawdę? To miałoby sens, gdyby udało się cofnąć szkody. Zanim Enki zginął, spytałem, dlaczego nie pozwolił, żeby maszyny mnie zabiły. Odpowiedział krótko. Zmuszamy się do robienia straszliwych rzeczy, bo wydaje się nam, że nie mamy wyboru. Po tych słowach zapragnąłem naprawić swoje błędy. Miałeś dostrzec, że jest wyjście. Jeśli chcesz to naprawić, postaw się Rengowi. To on cię przecież zmusił. Przyznanie się do zbrodni to jedno, ale bunt przeciw zgodności? Reng złoży raport zarządowi, gdy wrócimy do domu. Resztę życia spędza w więzieniu. To powstrzymaj go? Cóż, twój wybór. Ale pamiętaj o tym. Tylko przemyśl to, dobrze? Okej. I wrócić do Doi. Trzeba nakablować. Hmm.
zadania dla admirała. Wystarczy tego. Lepiej, żebyś miał jakieś dowody, Rek. Panie, odkryty przeze mnie świadek wyraził się konkretnie. Podsłuchał, że spiskowała z wróżbitą Enkim, nim tamten wyruszył. To jakiś absurd. Czym przekupiłeś świadka? Zaczekaj. To nie jest twoja sprawa, dzikusko. O, czy aby na pewno? Odnalazłam wyprawę Enkiego. Przez twoje matactwa przeżył tylko jeden jej uczestnik. Nawet jeśli nie mam z tym nic wspólnego. Ależ ma. Admirale, jestem specjalistą od ryzyka. Rank powiedział mi, że wróżbita Enki jest zdrajcą i rozkazał go śledzić. Gdy zostałem zdemaskowany, byłem zmuszony się bronić. A co z Enkim? Był niewinny. Enki zginął, broniąc mnie przed maszyną. Żadne dowody Ręga przeciwko Tioi nie mogły być prawdziwe. Admirale, ja... Zamilcz! Pięcioro ludzi nie żyje. Wysłałeś specjalistę od ryzyka i nie poinformowałeś mnie. To moje prawo! Nie w sytuacji kryzysowej, ty idioto! Rozbiliśmy się! Klauzula kryzysowa Karty Morskiej wyraźnie mówi, że twoim psim obowiązkiem jest przekazać mi wszystkie tajne siły! Nie wspominając nawet o przygotowaniu fałszywych świadków! Do celi z nim. Tioa, jesteś wolna. Rokomo, do mnie. Oczekuję raportu. Doceniamy przysługę, cudzoziemko. No dobra. Oto fokus Enkiego. Jest na nim list przewozowy. Użyjcie go, by znaleźć fokusy. I pozbyć się zgodności. Postaram się. Enki by tego pragnął. Proszę, przyjmij to. Sianko, dawać mi to. Jesteś prawdziwym darem przodków, cudzoziemko. Okej, okay. I ukryte odmam zakończono. Użycie linii skoźniny podczas siadania. No to już mam. Podczas dosiadania latającego wieszowca. Okej. Okay. Wiecie co, wezmę to, może to się później przyda. Proszę. I ciebie też wziąłem. Zielarka. Leczy wszystkie efekty stanu żywiołów. Ekwipunek, narzędzia. No śmieszne, to co ja kupiłem tutaj nie ma. Znaczy tu jest. Tego nie ma. Odłożone. Dziwne, ale olać to. Sploty mam dobre. I ubiór.
zablokowane miejsca. Sniper Gwen. Pójdźmy tutaj do góry. Okej, warsztat. Dobra. 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 Wszystko wytworzymy. Nic nie możemy ulepszyć. Wytwarzanie wywarów. To nawet nie możemy wytworzyć. A, bo mamy chyba limit ustawiony. Okej. Błyszczak. Możemy handlować. Dobra, i teraz jeszcze ekwipunek i sploty. I weźmiemy chyba ciebie, tak? Podnosi o jeden poziom miejsce na przenoszenie osłonie, miejsce na bomby dymnej, limit łapek. Dobrze, niech będzie. To jest trójka. A ogień, mam tylko jedynki. Nie ciebie, tylko... ciebie. Też nie. Plus 13 na ochronę plazmę. Dobra. Ja mam tutaj w ogóle legendarną broń. Gański zabójcza. A tak, to jest w ogóle moja. Aktywujemy. Zamiast ciebie. I
Ciebie damy. Ciebie damy. Jak legendarne, to legendarne. Do dzieła. Okej, okay, może być spoko. Ja lubię te bronie. Okej. Okay. No to na tym zakończę ten odcinek. W następnym śmigam oczywiście dalej. Jak zawsze. To trzymajcie się i do zobaczenia.